Powiem krótko, zapraszam was na tą sesję z Ratcheta i Clanka, no i jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i jedziemy z koksem. Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z gry Ratchet i Clank 1 na PlayStation 3, ponieważ gramy z kolekcji HD. Więc tak, poprzednim razem żeśmy zwiedzili sobie trochę planet, a dokładnie to wam już powiem ile, wchodząc do statku. Swoją drogą zaraz wam wytłumaczę, dlaczego w ogóle co ja tutaj robię na Novalis. Więc teraz tak, poprzednim razem udało nam się zaliczyć Eudorem, albo Metropolis, jak chcemy sobie to nazwać, gdzie tam mieliśmy debiut tak zwanej pani Helgi, która jest sportmenką, jakkolwiek to brzmi, bo wiecie, sobie tam oto ćwiczy i wraz z kapitanem Quarkiem założyła swój własny fitness club. Byliśmy oczywiście na Nebuli G34, gdzie podążaliśmy sobie Clankiem, jak zresztą pamiętacie sekcję kosmiczną. I byliśmy sobie na Realgar, gdzie żeśmy od dupy strony trochę zrobili Realgar, no bo, no wiecie, niby powinno się robić tak, że najpierw powinno się robić wyścig hoverboardowy, a potem uratować Quarka, ale ja to zrobiłem trochę na odwrót. Ale z tego, co Pixel mi mówił, jest to dosyć opcjonalne. I dzisiaj się udamy na planetę Umbris, ale pewnie jesteście ciekawi, co ja tu robię na Novalis. Otóż już wam w sumie zaraz wyjaśnię, co ja tutaj robię, ponieważ jedną rzecz chcę wam pokazać. I wy się chyba domyślacie, co to jest. Ale udajmy się w tę stronę. Już jestem, więc kontynuujmy sobie dalej. Swoją drogą, poza nagrywaniem troszeczkę sobie połaziłem po RED i potestowałem sobie kontrolki, żeby wiecie. No, bo na pewno nie wiecie, o co mi chodzi, więc ujmę to tak. Potestowałem sobie kontrolki w swoim zakresie, żeby mniej więcej ogarnąć jak najlepiej sterowanie. I nauczyłem się w końcu rzucać tym kluczem, a więc, aby rzucić tym kluczem, to jest taka też porada dla osób, które mogą nie wiedzieć, przytrzymajcie sobie teraz R2 i kwadrat, lub R1 i kwadrat. I wtedy, jak widzicie, Ratchet sobie może rzucić. Tak, wiem, powinienem to umieć już od początku, ale szczerze zapomniałem, jak to się rzucało tym kluczem, więc... Dobra, przejdźmy do najważniejszej rzeczy, więc co ja tutaj robię? Tyn, tydydy, tyn, tyn, tyn. Dosłownie, przylazłem tutaj na chwilę po złotą śrubkę, bo szczerze powiedziawszy, troszeczkę mi się głupio zrobiło, że miałem tak blisko złotą śrubkę, a ja ją pominąłem. I najlepsze jest w tym wszystkim, że sobie odpaliłem też Let's Play polskiego gamera i sobie tak patrzę i mówię sobie, kurde, trochę siarson, co nie? Mimo, że póki co jeszcze jestem zdania, że nie robię 100%, bo nie mam tego gadżetu. A właśnie, mówiąc o rzeczach, o których powinienem wspomnieć, więc dziękuję Pixelowi za powiedzenie mi, że kulki, które wznawiają ci energię, aka zdrowie, to nanoteki. Właśnie, zapomniałem, że to się nanotek nazywa. Kolejną rzeczą, to było oczywiście na Nebuli G34, był easter egg ze zdjęciem jednego z twórców Ratcheta i Clanka o imieniu Dan Johnson. I ostatnia rzecz to gadżet do szukania tych złotych śrubek, o którym tam wspominałem w poprzednich sesjach. On się nazywał Map O-Matic i można go zdobyć na planecie Kalebo 3. Tak, bo nie mogę zapomnieć, że to jest na Kalebo trójce. Ale zanim polecimy właśnie na Umbris, jeszcze musimy się udać do RED, ponieważ tam jest ten cały agent Skid McMarksa. Więc hen hen! Lecimy! No dobra, jesteśmy tutaj. Już jesteśmy, że tak powiem, na miejscu i teraz udajmy się do tego agenta. Tym teleporterem. No tak, no bo w sumie na dobrą sprawę to jest teleporter w postaci takiej platformy, tudzież windy. Kto wie? Kto wie, ten wie. Hehe. Fantastic! You got it!
Great work, kid. So, are you gonna represent me? You bet, kid. And as a signing bonus, I've got this. Cool helmet. That is a sonic summoner. It is used to attract sand mice. Right, then it's all yours. Well, I'm off to finalize the paperwork. I'll have my people call your people. Do you have people? The sonic summoner allows you to interact with the mysterious and intelligent sand mice species. Despite their innocent appearance, sand mice are very effective and aggressive hunters. Simply equip the sonic summoner when you are near a sand mouse house, and a mouse will emerge to greet you. If the mouse likes you, it may offer a bit of high-caliber tactical assistance. Okej, mamy Sonic Summoner. Dosłownie Sonic Summoner, jak sami zresztą widzicie. A więc, dobra. Gadżet, który otrzymaliśmy od Skid McMarksa, to jest właśnie to, co, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli Sonic Summoner. I on pozwala przyciągnąć pieskowe myszy, które będą nam pomagały, ale jest to tylko na chwilę. W sensie, wiecie, chwilowo nam pomogą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o powrót tutaj. Myślę, że teraz już możemy bez żadnych skrupułów polecieć na Umbris. Bo to jest to, co chciałem między innymi zrobić, czyli powrócić tutaj. Po właśnie ten oto gadżet. Swoją drogą, to jest pierwszy raz chyba sytuacja, gdzie kiedy zdobywamy gadżet, to pojawia się krótki tutorial odnośnie używania tego i tak dalej, bo wcześniej czegoś takiego nie miało miejsca. Więc Enter Ship. I zgodnie, tak jak już mówiłem, Umbris będzie na nas czekać. I mamy tutaj dwie złote śrubki do zebrania, więc X. Lecimy! Ciekaw w ogóle jestem, ile jeszcze tych planet w dzisiejszej sesji zwiedzę. Planeta Umbris. O, drut kolczasty. Welcome to my challenge course. Now is your chance to prove yourself strong and brave, like me. Conquer it, and you'll join in my fight against evil. Haven't we done enough already? What? I can't hear you. I said, haven't we done? Sorry, still having trouble. Tell me later. Later? We might be dead by then. What? All right, Clank, let's get going. Więc planeta Umbris. Co mogę tutaj powiedzieć? Będziemy musieli wykonać challenge kapitana Quarka, którym jest jeden wielki tor przeszkód. Tak jest, to właśnie między innymi tutaj będziemy robić. Będziemy sprawdzani przez kapitana Quarka i zarazem przez grę. Dlaczego przez grę? Ponieważ ta planeta jest bardzo mocno testująca twoje umiejętności, jakie nabyłeś na początku grania w Ratchet & Clank. W sensie chodzi mi między innymi o to, czy zapamiętałeś chociażby kontrolki, czy sterowanie Ratchetem. Ja chyba mam wszystko pokupowane, co nie? A w blasterze nie mam w ogóle ammo, więc trzeba sobie kurde dokupić. Dobrze, że sprawdziłem. No tutaj wszystko mam normalnie, więc... Więc lecimy na Szczecin. I zapomniałem, Swingshot. Ciągle zapominam o tym. Ale swoją drogą naprawdę Umbris, tak jak zresztą każda planeta w Ratchecie, prezentuje się naprawdę zarąbiście. I to mówię bez żadnych tutaj, bez żadnego ale. Pozbieramy sobie trochę śrubek, oczywiście standardowo, bo czemuż by nie? Dlaczego miałbym nie zbierać śrubek? W końcu to jest kasa. A jak wiemy doskonale, przyda nam się to w końcu, bo przyjdą późniejsze bronie, które będą wręcz wymagały tego, żebym posiadał śrubki. To była po prostu głupota, bo za blisko stałem. Więc ja.
Ale muszę przyznać, że soundtrack jest tutaj kozacki. Zresztą wy wiecie o tym doskonale, więc nie wiem, czy podkreślać to, jaki soundtrack jest kozacki, skoro tak czy siak wiecie o tym, że bardzo lubię soundtrack z pierwszej części Ratcheta. I wiem, zdaję sobie sprawę, że pokocham jeszcze bardziej od trójki, ponieważ trójka ma jeden z lepszych, jak nie najlepszych soundtracków. Więc yeah. Może użyjemy sobie Pyrosictora na te bomby. O, i przy okazji nanoteksę wezmę. Ale kurde, jestem trochę w dupie, ponieważ nie ma tutaj Gadgetrona. A nie powiem, że nie kupiłbym sobie trochę ammo. No tak, to trochę w dupie jestem i trzeba będzie... No właśnie. No właśnie o to chodzi, nie? O, jest Gadgetron, ale co z tego, skoro i tak będę musiał, kurde, powtarzać tą sekcję. God damn it. Więc rozsądnym wyjściem będzie, kiedy... Ale nie to. Rozsądnym wyjściem będzie, kiedy powiem wam, że zrobimy sobie teraz edyt i spotkamy się na miejscu. Kiedy będę w zasadzie tam już... W miejscu, gdzie zginąłem, oczywiście. Of course. Spróbujmy w ogóle może użyć Bomb Glove'a. To będzie ciekawe. O, to będzie dobra rozpierducha. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Dobra, udało się. Udało się, daliśmy radę. Przeżyć to jeszcze. Mam nadzieję, że tu zaraz gdzieś będzie, nie wiem, jakiś checkpoint czy coś, bo naprawdę zwariuję, jeżeli nie będzie checkpointa. No to już będzie trzecia próba, aż ja tutaj bym doszedł. Bo szukałem, że tak powiem, taktyki trochę na to. I co ja odblokowałem? Aha, dobra, tutaj odblokowałem. Mościk. Ho, ho, ho. Wow! Czemu do Pyrosictora dostaję tylko? Halo? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć, kurde, twórcy? O! Aha, dobra. No to to było oddakowe trochę. Nie zauważyłem tego działka, szczerze wam powiem. Dopóki nie zobaczyłem, że hej, coś mnie kurde zaczyna atakować i zdałem sobie sprawę, że jednak to nie może być przypadek. No i proszę bardzo, kurde. Ja nie dam rady. Swingshot. I co my tutaj mamy? Mamy dużo działek. Nice. Warto wiedzieć. Pyk. O, do blastera mamy w końcu ammo. Nice. I chyba sobie tym w ten oto sposób odblokowałem drogę, czyż nie? O tak. Auć. To mnie bolało w tym momencie, nie tylko was. Ale tak, zdobyliśmy już drugą złotą śrubkę, więc nice. Kto wie, może dzisiaj nam się uda rekord jakiś zrobić, tych złotych śrubek. Coraz częściej w ogóle je spotykam. A chcę przypomnieć, że gram tutaj na ślepo, bez żadnego przygotowania. Więc cool. Teraz musimy się chyba udać tutaj. Tak, musimy się tutaj, bo zauważyłem te jeszcze, te takie przyciski właśnie, które żeśmy aktywowali, żeby drzwi se odblokować. O! Udało się! Coś odblokowaliśmy.
Nie atakujcie mnie, proszę, okej? Ja tu dla was jestem miły, a wy do mnie wychodzicie z nie powiem czym. Nie powiem, bo brzydko. Au! I znowu od początku. Kurde! Czemu mi tak słabo idzie? Dobra, jesteśmy z powrotem i trzeba se znowu aktywować przyciski. Niestety, takie jest smutne życie. Tylko zastanawiam się, gdzie my to sobie odblokujemy. Gdzie będą te drzwi, które się nam odblokują? O, to jest dobre pytanie. No coś żeśmy odblokowali, ale co? No właśnie, ale co? Co żeśmy sobie odblokowali? To jest doskonałe pytanie. A, tutaj mamy odblokowane. Oczywiście, że tak. O, i tutaj mamy dopiero, kurde, co do roboty. Dobra, Pyro Sector i wszystkie te bomby spłoną sobie. A i drzwiczki mamy odblokowane. Mamy już 19 127 śrubek. To jest ładny wynik. Szkoda tylko, że Ryno jest za 150 tysięcy, ale cóż. I tutaj mamy pomnik kapitana Quarka, który dumnie sobie stoi. Tak wiecie, dumnie, ponieważ chcę pokazać, jaki on jest pro, a tak naprawdę on nie jest pro, więc... Oj, Quark, zamknij mordę czasami. Jakbyście słyszeli w tle mojego psa, który jest na dworze, to bardzo przepraszam, ale mój mikrofon widocznie jest czuły na takie rzeczy. I jesteśmy tutaj, gdzie będziemy używali teraz... gdzie my to mamy? Sunk Cannon, dokładnie. Tak, Sunk Cannon to był? Nie, nie, nie Sunk Cannon, przepraszam najmocniej. Ani teraz pa... nie! Widzicie, kurde, już się pomyliłem. To był, oczywiście, to był Hydro Displacer. Dlaczego ja o takich rzeczach zapominam? Więc musimy se wsysać wodę. I tej wody i tak już nie oddamy, więc tam palcie gumy wszelkie, rybki. Patrzcie, jak was porobię. Zapomniałem, że ten Sunk Cannon to jest przecież odkurzacz. Kurde. I co my tam na dole mamy? Czyżby tam była złota śrubka? Więc oficjalnie można by powiedzieć, że planeta Umbris jest zaliczona w 100%, bo mamy wszystkie złote śrubki. I co jest najlepsze w tym wszystkim, to to, że te złote śrubki akurat na ślepo znalazłem. I tak akurat, bo zaraz będą podejrzenia, nie. Wszystkie złote śrubki, które zebrałem w trakcie tego let's playa, zbieram je na ślepo. Nic nie jest przeze mnie oglądane, ani nic, po prostu jak już to sobie tam coś w tle słucham odnośnie Ratcheta, żeby nie było, że coś tam, nie wiem, przekręcę, albo coś pominę, albo jakieś tam najważniejsze rzeczy nie przekażę, więc tia. Ale mamy wszystkie złote śrubki, bo z tego co pamiętam na Umbris są dwie i właśnie te dwie zdobyliśmy. Zresztą swoją drogą lokacja tych złotych śrubek jest na tej planecie dosyć łatwa, nie powiem, że nie. I w sumie tyle. Chyba tutaj będziemy mieli konfrontację z bossem, tak mi się przynajmniej wydaje. I dobra, Hydro Displacer. Oddajmy tutaj wodę, żeby się tam przedostać. Bo już tutaj nie ma żadnych złotych śrubek. To było wredne, nie chcę nic mówić. To było bardzo wredne ze strony tych rybek. Dlatego nie będziecie mieli już, nie będziecie miały już wody. No, se możesz, kurde, w dno się podłubać co jedynie, rybko. Ech,
Bomb Glove zrzucimy na te ryby. I po rybkach. Teraz Hydro Displacer. Oczywiście, że tak. I lecimy dalej z koksem. Teraz mi możecie rybki co jedynie naskoczyć. Przyznam, że tamto co zrobiłem to była hashtag głupota, ale... nie pierwsza i nie ostatnia zresztą. Więc yeah. A i tutaj poza nanotekiem nic nie ma, no i oczywiście śrubkami, więc... trochę zwaliłem sprawę. Więc teraz możemy z powrotem znęcać się nad rybkami, nad wszystkimi co tutaj mieszkają na tej planecie i możemy im zabrać wodę, hehe. I nie będzie kąpania się, a co? Co ja jestem, kurde? Ratchet jest edgy w tej gierce, zapamiętajcie to. Nie wiem, czy konfrontacja z rybami jest dobra, ale okej. Powiedzmy, że wiem, co robię. I nic tutaj nie ma, więc teraz chyba musimy z powrotem wodę oddać, żeby dostać się tam dalej, bo tam chyba musimy, tak jak tutaj, po drabince wejść albo po prostu na samą górę się jakoś dostać, a jako, że wody nie ma, no to ciężko jest się tam dostać na samą górę, bo ciężko jest tam wpłynąć. Dokładnie tak. O, i tutaj mamy ciekawą sekcję. Ciekawa section. W ogóle pół godziny mamy na nagraniu, a my jeszcze utknęliśmy w Umbris, że tak powiem. No, to było dopiero kozackie. Niepotrzebnie, kurde, skakałem. Niepotrzebnie chciałem pokazać, że ohoho, jaki to ja nie jestem, kurde. O. Tutaj danie wody jest cool. Jest bardzo cool. Albo i nie. No nie, znowu tutaj. Dlaczego? Jesteśmy z powrotem. I teraz zostawię to wszystko jak jest. Bo zaraz sobie, że tak powiem, utrudnię drogę i nie będzie fajnie. Serio, kurde, trzeba niestety taktycznie pomyśleć, jeżeli chodzi o to. Znaczy, no może nie niestety, no bo kurde, wszyscy lubią taktycznie myśleć, co nie? Już tutaj, kurde, pysk otwierała brzydka ryba. Fuj! Dosłownie fuj. Już, kurde, tutaj pysk otwierała, żeby mi uprzykrzyć życie, ale nie, tak być nie będzie. O, udało się. Nice. Więc dobra, teraz chyba możemy już normalnie się tutaj dostać. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, najpierw trzeba wody się pozbyć, więc... pozbyjmy się wody i dostańmy się do dalszej części poziomu. No dobra. Eureka. Quark. Quark na nas czeka, moi drodzy. To jest dosyć ciekawa sprawa. Więc lecimy. Well, well. You two continue to surprise me. Step into the ring of heroes, and I will finally give you what you deserve. Ratchet, this is no time for you to become cautious. We have reached our goal. I don't know. There's something fishy going on here. Listen to your little metal friend, Ratchet. Your destiny is mere steps away.
It's just something doesn't seem right. This is it. Quark is going to help us stop Chairman Drek. Why, thank you, Clank. You've been most helpful. Get off of me, you idiot! I love it when a plan comes together! What do you mean? What do you think he means, genius? He's not gonna help us. He's gonna kill us. You catch on quick. Although there is one problem with your hypothesis. I'm not going to kill you. You're not? No. He is. But why? But why? It's really not that difficult to decipher. I'm the official spokesman for Drek's new planet. I can't have you two getting in the way of my comeback. This isn't over, Quark. No. But it will be soon. Ale zanim zaczniemy konfrontację, chciałbym pewną rzecz wam wytłumaczyć. Więc okazuje się, że kapitan Quark to dupek. Jak widzicie, obawy Ratcheta były słuszne, że coś tutaj nie gra. Quark okazał się zdrajcą. I to dosłownie.